Adrian, już w sobotę zagramy kolejne ligowe spotkanie. Czy dwa zwycięstwa z rzędu upewniły Was, że jesteście na odpowiednich torach? Na pewno cieszymy się z tych dwóch zwycięstw, ale do każdego meczu podchodzimy tak samo. Ciężko pracujemy w tygodniu i chcemy wygrywać każde spotkanie. Pokazaliście ostatnio dwa oblicza. Z Pogonią Szczecin było mnóstwo sytuacji i słaba skuteczność. Z Wisłą Płock wykorzystana została praktycznie jedna dobra okazja. Które z nich jest prawdziwe? Na pewno z ostatniego meczu cieszy to, że zagraliśmy na zero z tyłu. Na pewno klarujemy sobie dużo sytuacji bramkowych, ale musimy poprawić to w tygodniu i strzelać więcej bramek. Nasz rywal Krakowia bardzo solidnie gra na wyjazdach. Przegrała tylko raz. Czy kluczowe może być przejęcie kontroli nad tym meczem, a może panowanie nad nerwami, patrząc na ostatnie derby Krakowa? Dobrze znamy rywala, ale patrzymy tutaj tylko i wyłącznie na siebie. Mamy swój plan na to spotkanie i będziemy go realizować. To ostatnie spotkanie w tym roku rozegrane na Arenie Zabrze. Z pewnością szkoda, że zabraknie na nim kibiców. Można by im było podziękować za tą rundę jesienną. Tak, to ostatnie spotkanie u nas. Tak jak powiedziałeś, szkoda, że bez kibiców, ale chcemy im przynieść wiele radości i wygrać to spotkanie.